Cześć. No i jestem na szlaku. Jest godzina 9. Wczoraj zrobiłem 60 km. Znajduję się między Żarkami a Złotym Potokiem. Po drodze jeszcze zajrzę do zamku i mam nadzieję na rybkę w Złotym Potoku właśnie. Poranne wiadomości, Częstochowa 37,6. Jestem 7 km od Żarek, 145 szlakiem od Krakowa. A do zamku Ostrężnik mam 200 metrów. Już prawie. Tak wygląda na górze. Niestety wiele nie zostało. A szkoda, bo miejscówka jest piękna. Jeszcze zobaczę, jaki widok jest od strony drogi. Ścieżki są deptane. Raz na jakiś czas ktoś przyjeżdża. Ruiny zamku Ostrężnik znajdują się na szczycie skały o tej samej nazwie. O istnieniu zamku nie zachowało się wiele informacji. Przypuszcza się, że zamek został wzniesiony na początku XIV wieku. Brak późniejszych warstw kulturowych pozwala przypuszczać, że zamek nie został ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach zamek został zniszczony. W drodze do Złotego Potoku znajduje się wapienny ostaniec. Jest to brama Twardowskiego, z którą związana jest legenda o czarnoksiężniku. Zaprzedał on diabłu duszę i znalazłszy się nieopatrznie w karczmie o nazwie Rzym, musiał ratować się ucieczką. Tym samym stał się pierwszym Polakiem, który znalazł się na Księżycu. Dostał się tam na kogucie. Na skale nadal znajdują się odciski, które pozostawił diabelski kogut, startując z Twardowskim na Księżyc.
dla was, ale dla mnie bomba. I to w jakże pięknym miejscu, tuż obok źródeł Zygmunta i Elżbiety, które znajdują się zaraz po lewej stronie. Oto i ona. Źródła Elżbiety i Zygmunta, dające początek rzece Wiercicy. No proszę, jest promianka w takim miejscu. Poproszę jednego pstrąga smażonego, do tego surówkę z kiszonej kapusty i porcję frytek. Thank you.
update pedała następujący. Najpierw było jedno kliknięcie, teraz już klika dwa razy. Także dojedzie czy nie dojedzie? Tak wygląda ścieżka rowerowa 2 km przed Olsztynem. Kolejnym zamkiem na szlaku Orlich Gniazd jest Królewski Zamek w Olsztynie. Zamek ma już ponad 700 lat i do dnia dzisiejszego zachowały się mury części mieszkalnej oraz dwie wieże, cylindryczna i kwadratowa. Ja tu wyjeżdżam z lasu, a tu Częstochowa. Już jest wielki zgiełk, tylko cisza jakaś.
Gdzie są wszyscy? Do centrum Częstochowy dojeżdżam późnym popołudniem, dnia 4. Tutaj dla mnie kończy się przygoda ze szlakiem Orli Gniazd. Oficjalnie szlak ma 186 km. Mi wyszło lekko ponad 220, ale jest wiele ciekawych miejsc blisko szlaku, dla których warto dodać kilka kilometrów. Moje absolutnie ulubione to Okiennik Wielki i Brama Twardowskiego. Pozostaje kupić bilet na pociąg, aby kolejnego dnia spakować rower do samolotu. A skoro już jestem przy mikrofonie, to jest ostatni moment w tym filmie, aby zasubskrybować kanał i koniecznie pacnąć ten mały czerwony dzwoneczek. Już wkrótce kolejna rowerowa przygoda.